Siemaneczko, jestem na jakiejś wiosce w Krakowie i zauważyłem z drogi właśnie takie gospodarstwo. Chciałbym zobaczyć, co jest w środku. Widzę, że wejście tutaj też będzie przez okno, niestety. Dobra. I plecak leży. Dobra, teraz moja kolej. Wow. Widzimy tu bardzo stare szafy. Takich już dawno nie robią. Zdjęcie jakiegoś pieska. Pewnie kiedyś tutaj mieszkał. Stary piec kachlowy, jednak już troszeczkę widzę, że rozebrany. Ktoś się już nim zajął odpowiednio. Bardzo zakurzone. Spróbujemy trochę. O, bardzo ładny obrazek. Muszę odpalić latarkę. Bo tak to nic nie będę widział na 100%. Telefonik do kieszeni. Dobra. Leżeć. Ja jestem gotowy. Odpalamy latarę i idziemy. Możemy wbijać. Widzę tutaj niezłą graciarnię. Najprawdopodobniej przerzucali tutaj wszystkie rzeczy z innych pokoi i zrobili sobie tutaj pomieszczenie. Właściwie to śmietnik. Jednak sprawdzimy, co dalej. O, no, krzyżyk jeszcze został. Piwnica. Piwnicę na później zostawimy. Idziemy się przejść tutaj. Wow. W miarę czyściutki pokój. Znowu obrazy. Nawet kompot został. Chyba z wiśni. Tak, z wiśni na pewno. Sprawdzimy, czy coś tutaj nie ma. Nie, niestety. Jakieś stare talerzyki. Made in Poland. Wow. Zobaczcie. Made in Poland. Sprawdzimy kolejny. To też jest z Polski. Wszystko wyroby polskie. O. Mikołajek chyba. To miał być Mikołaj? Chyba był kiedyś Mikołaj. Nie wiem, czemu to miało służyć, ale ciekawe bardzo. Idziemy na górę. To chyba latarka już nie jest potrzebna. Przynajmniej przez chwilę. O, patrzcie, to stare butelki z Pepsi. Takich już nie ma dawno w produkcji.
Tam widzę z daleka jeszcze jakąś ciekawą stodołę. Ale to jak już będziemy wychodzić, to zerkniemy sobie tam. Może będzie tam jakiś ciekawy traktorek. Na to liczę. Tu kolejna graciarnia. Balkonik tu był. Jest, dalej. Troszkę się rozpada, ale nadal spełnia swoją funkcję. Tutaj mamy sypialnię. I oczywiście rozebrany piec kachlowy. Metalowe części już są pewnie na złomie. Ktoś przyjechał do pola, więc chyba muszę być bardziej ostrożny, żeby mi tu nie widzieli. Nie wiem, od kogo to jest. Stare szafy zostały. Dobra. Deski szczelają. Ktoś przejeżdżał. Właściciele pola obok. Tu widzimy z tej strony, tam rośnie chyba kapusta. Byli sprawdzić chyba, czy już się nadaje do ścinania. Tu się nie da otworzyć. Nie będę. Dobra. No, idziemy. Niestety nie zostało tu zbyt wiele wyposażenia, jednak myślę, że warto było tutaj zajrzeć. A teraz przejdziemy już na zewnątrz. To jest bardzo stary jakiś dom tutaj stoi obok. Sprawdzimy, co tutaj jest. O ile da się tam wejść oczywiście. No, widzę, że tu ledwo się trzyma to wszystko, także nie będę tutaj długo siedział. Pamiętacie taką zabawkę? Tu chyba nie ma co wchodzić. Zobaczcie, jak się osuwa wszystko. Tam już nie będę wchodził. Idę tam do stodoły teraz. Może będzie coś ciekawego. Wszędzie to krzywy. Nie całkiem pusta. Myślałem, że będzie pusta. Jednak jakiś sprzęt tu stoi. Chyba nawet niemiecki jeszcze. Von Brickhoff i Sulten.
Farelka chyba. Tak, na 100%. Też już takich nie ma. Niestety w stodole został tylko taki sprzęt. Wy na pewno będziecie wiedzieć, do czego służy. Może do... Chyba było do mielenia słomy. Wow, jakie piękne sanie. Fajnie byłoby mieć takie sanie. Odrestaurować je, odmalować, zabezpieczyć drewno i można by było śmigać w zimę. Jednak to nie są moje i tak nie będzie. Jak widać, większość elementów tej stodoły. Pewnie były to metalowe przedmioty, wszystko zostało skradzione. Już jest wszystko oddane na złomie. Ktoś naprawdę się obłowił tutaj. Bo jak na takie gospodarstwo, to musiało tu być dużo maszyn. Szkoda tylko trochę tych sań. Naprawdę szłoby z nich zrobić coś pięknego. Gospodarstwo, które znalazłem dzisiaj, być może nie miało dużo wyposażenia, jednak ma swój urok i mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja zostaję jeszcze kilka dni w Polsce i mam nadzieję, że przez ten czas znajdę coś ciekawszego. Pozdrawiam Was i do zobaczenia za tydzień w piątek.